Ormianin to jest twardy chłop, że się nie popuści się. Zagadka rosyjskiego Yeti. Mike Libecki poszukuje dowodu na to, że Yeti wciąż czai się w syberyjskich górach. Mike i Maria jadą w głąb syberyjskiej głuszy. Słyszeli o miejscu, w którym podobno spotykano Yeti. Yuri ma dowód potwierdzający, że stworzenie odpowiadające opisowi rosyjskiego Yeti wciąż porusza się po syberyjskich górach. Odkrył, że widziano go wielokrotnie na pewnym obszarze. Kemerowo na Syberii. Postanowiłem znaleźć jedno z tych stworzeń, żywe. Na nagranym przez chłopców filmie widać ślady czegoś dużego, włochatego i podobnego do człowieka. Zagraniczni uczeni skupiają na nim uwagę. Wszystkie ostatnie relacje wskazują na pewną jaskinię na Syberii. Do niej właśnie jadę. Jaskinia znajduje się w łańcuchu górskim w obwodzie kemerowskim. Jeśli Yeti gdzieś żyje, to właśnie tu. To najbardziej niezwykła jaskinia, jaką widziałem. Jest tam zupełnie ciemno i naprawdę przerażająco. Była tam niewielka nisza, która wyglądała jak posłanie albo gniazdo. Podobno tutaj sypia. Yeti nie tylko odwiedza tę jaskinię, ale mieszka w niej i hibernuje. Co to? Nie wiem, ale słyszałem, że coś się porusza. Słuchaj. Co tam jest? Mike poszedł za odgłosem do innego odgałęzienia jaskini. O nie. Maria! Nie wiem, co słyszałem. Czy to Yeti? Nie wiem. Już znikło. Jest dobrze. Możemy wyjść? Słyszała pani hałas? Yes, I heard it. Tak. And I can still remember. I wciąż go pamiętam. Jeśli to Yeti, to dlaczego nie napadł na Mike'a i Marię? Jestem prawie pewny, że Yeti tam jest. Nie wiem, dlaczego nas unikał. Ze wszystkich spotkań wynika, że Yeti zbliża się do ludzi. Ale nikogo nie atakuje. Dlaczego więc napadł na studentów?